Tomkiem, czyli z wokalistą, znamy się już od 20 lat, myślę. I jeszcze jako dzieciaki dorastaliśmy razem, jakoś tam nasze fascynacje muzyczne zawsze się splatały i sobie coś tam graliśmy, różne rzeczy. I kiedy już nam się wydawało, że już czas wydorośleć i zająć się jakimiś rzeczami poważnymi, pojawił się Michał i w trójkę zaczęliśmy, po raz ostatni daliśmy sobie jakąś tam szansę, żeby jeszcze sobie coś trochę pograć i okazało się, że z tego grania wychodzą całkiem fajne rzeczy i tak właściwie powstaliśmy 6 lat temu. Poznaliśmy się w Łodzi i tam jest nasze centrum. To jest środek Polski, więc bardzo wygodnie jest dojechać wszędzie, do każdego miasta w Polsce. Ale studio mamy w Łodzi, to jest było trzecie co do wielkości miasto w Polsce, w samym centrum, także tam się spotykamy i gramy. I na ten moment zajmujemy się właściwie tylko i wyłącznie muzyką i prowadzeniem własnej niewielkiej wytwórni płytowej. Jesteśmy popularni w Polsce, a to nie jest tak, że za granicą jesteśmy tak samo popularni. I do tej pory mieliśmy kilka takich międzynarodowych wyjazdów, byliśmy parę razy w Stanach, mieliśmy kilka koncertów w Anglii, mieliśmy trasę po Czechach, kilka koncertów w Niemczech, w Europie. No, trochę pojeździliśmy, ale oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy tak samo popularni na Węgrzech i w Polsce. I to są jak gdyby dwie różne kariery. Wiesz, o co mi chodzi, że w Polsce idzie to swoim tempem, a na Zachodzie idzie to swoim tempem. No ale faktycznie no, mamy taki plan i taki cel, żeby nie być znani tylko w Polsce i chcemy jak najwięcej jeździć z naszą muzyką i też chcemy współpracować no, z międzynarodowymi wytwórniami, a nie tylko jak gdyby funkcjonować na polskim rynku.
Thanks so much, guys. How are you doing? Sing it.